umarła nagle, tak zresztą jak i jej ojciec Elvis, ponieważ on, mając 42 lata zaledwie, dostał zawału serca. Znaleziono go w łazience na podłodze. Natomiast Lisa Marie, jego córka, dostała zawału serca 12 stycznia, bo dzisiaj jest 13. 12 stycznia weszła o 10 rano. Jej gosposia przyszła tam do domu i znalazła ją na podłodze w sypialni. No, odratowywano, zabrano do szpitala, powracano do życia, ale nigdy nie odzyskała przytomności z tego wynika i odeszła na drugą stronę, czyli zmarła. 54 lata. Piękna, sławna. Jej ojciec w końcu, jakby nie było, był królem rock'n'rolla. Ale jej życie, tak jak było barwne, takie było Memphis w stanie Tennessee. Ja tam zresztą byłam. Zwiedzałam Graceland. Do zwiedzania jest tak naprawdę na zewnątrz, tam był pochowany jego ojciec, matka. Teraz i on tam jest pochowany. I zjeżdżają ludzie się z całego świata, no tak jak ja. 13 stanów przejechałam, żeby dojechać do Nashville i do Memphis, Tennessee. Byłam w Grand Ole Opry. W ogóle zainteresowana muzyką country. Byłam na występie Tammy Wynette. Było akurat na żywo nagrywanie w telewizji Grand Ole Opry. Marty Stewart, taki piosenkarz i muzyk. Oczywiście country music. Na górze w Graceland nie ma zwiedzania, ponieważ wszystko po Elvisie Presley odziedziczyła jego córka tylko. Więc czasami jeszcze jeździli, jak byli na przykład 5 dni temu. Ponieważ to były urodziny gdzieś koło, ale byłyby 88 urodziny Elvisa Presleya. Więc na górze tam ciągle te sypialnie, tak jak były kiedyś, tak i dalej pozostały niezmienione i tam turystów nie wpuszczano. Nie, to już było dawno temu, czy dzisiaj wpuszczają, ja tego nie wiem. Wcale bym była, nie była zdziwiona, gdyby dalej tego nie robiono. Lisa Marie miała ogromny sentyment do tego miejsca. Całą menadżerką nieomalże tego, co zostało po ojcu, bo był samolot, który dopiero co teraz był dosłownie kilka dni temu sprzedany. Zajmowała się matka Priscilla, którą spotkała tu w New Jersey. Porozmawiałam, zrobiłam zdjęcie i nawet mi podpisała się tam na swoich perfumach. Bardzo miła, bardzo sympatyczna osoba. Uwielbia muzykę Elvisa Presleya, stąd to całe zainteresowanie moje. I potem to jego rodzina. Tragiczne. Co tragiczne także było, to Lisa Marie straciła ojca, mając 9 lat. Później
cztery małżeństwa. Między innymi z Michaelem Jacksonem i Nicolas Cage. Pierwsze trwało 2 lata, drugie trwało 2 miesiące. 4 małżeństwa i 4 dzieci. Najstarsza córka, myślę, że ona jest najstarsza, ale co do tego nie mam pewności, jest aktorką. Później syn Ben i bliźniaczki, które dzisiaj mają po 14 lat. No cóż, to z tym ostatnim, czwartym mężem te bliźniaczki. 5 lat trwał rozwód i otrzymała ten rozwód 20-21, ale ciągle się tam ciągali przez, czyje mają być dzieci. No, otrzyma je teraz ten eks-małżonek te dzieci, ponieważ matki nie ma, więc one pójdą do ojca. Ben natomiast, kiedy jej syn Ben, mając 27 lat, popełnił samobójstwo, to pomyślałam sobie, ona, która była ze swoim synem bardzo blisko, bardzo dobre układy, bardzo dobre relacje, pomyślałam sobie, oj, dla niej to jest ciężka sprawa. Jej będzie trudno, trudno się z tym pogodzić. Ten ostatni eks chciał te dzieci. Tak się o nie bił w sądzie. Te 2 dziewczynki. Ponieważ on tłumaczył, że Lisa Murray przyjmowała 80 tabletek dziennie. No, dlaczego? Dlatego słyszę, że po narodzinach bliźniaczek, od razu po porodzie, dostała przepisany przez lekarza jakiś lek czy leki przeciwbólowe i one ją uzależniły, że potem potrzebowała więcej, więcej, więcej. Od razu przypomina mi się ten serial na Hulu, który wam polecałam, o tej Big Pharma Purdue. Uzależniła się i potem potrzebowała więcej, potrzebowała więcej. Potem ludzie czasami właśnie w takich przypadkach, bo jest za mało, wchodzą na kokainę i w ogóle jest tragedia. Elvis Presley też potrzebował coś na to, żeby zasnął i coś na to, żeby mógł działać znowu. No ale to jest jeszcze, Elvis to jest jeszcze odrębna historia w tym wszystkim. No i nie ma Lisy Murray. Ja przyznam się, że nigdy tam za bardzo nie interesowałam się jej losem. Wydała 3 albumy muzyczne, ale podobno zawsze miała, no właśnie, porównywała się do swego ojca i rozumiała, że ona będzie zawsze porównywana przez innych. W związku z tym nigdy nie będzie się wydawała taka super, super dobra. Za trudna konkurencja. No i tak właśnie myślałam o niej dzisiaj. Kobieta piękna. Wszyscy znają na świecie, kto to Lisa Murray. Córka króla rock'n'rolla. No i widzicie. Niezbadane są losy ludzkie. Natomiast Priscilla, jej matka, Priscilla Presley, po Elvisie była z innym mężczyzną, z którym miała syna. Nawet chyba widziałam tego syna wczoraj gdzieś tam w telewizji. Przystojny, fajny, młody człowiek. Nigdy nie wyszła za mąż po Presleyu. Z tamtym partnerem, rozumiem, ojcem tego syna też się chyba rozstała. Ale żebym tak naprawdę znała jej biografię, o co tam chodzi, to nie.
teraz 77 lat, ta Priscilla, matka Lisa Mary, no, one były ogromnie ze sobą zżyte. Więc to będzie ciężki orzech do zgryzienia. Naprawdę wysyłamy, kochani, tym, którym z Was na tym zależy, wysyłamy dużo energii od serca. No właśnie, tym dzieciom, tym córkom i matce i wszystkim tym, którzy byli bardzo, bardzo związani, powiązani w jakikolwiek sposób z Lisa Mary. Także kochani, buziaczki, uściski.